Siemka, kochani, witam was w kolejnym vlogu. Przyjechaliśmy właśnie z Kacprem do Fashion House'a na zakupy, bo Kacper chciał sobie kupić buty do biegania i kilka sportowych rzeczy. I szybki wybór, jak zwykle z Kacprem. Ubrał pierwszą parę, którą pan mu doradził i są 45 rozmiar. 45, no to co przymierzałem, więc mi spoko. Oglądam klapki i nie mówcie nikomu, że zdjęłem maseczkę. Kacper, słuchajcie, nawybierał tyle rzeczy. Pokaż, co masz. Część zakupów. Zobaczcie, ile Kacper ma tutaj rzeczy. Jeszcze ma tam na wieszakach. Ale może wybierzesz sobie jakiś fajny zestaw, nie? Maksymalnie dwa zestawy chciałbym wybrać. Klapki się jak tutaj poprawia. Nie, bo Kacper mówi strasznie cicho, a jesteśmy w sklepie, muzyka leci, więc... Jestem nieprzyzwyczajony. Dobra, a wzięliśmy tą samą. Zamykamy cię. Wziąłeś mi tą samą. A widzisz, mamy ten sam gust. Czemu mi wziąłeś XXL? Myślałam, że taką potrzebujesz. Czekam tutaj obok na Kacpra. Tutaj mogę sobie chyba ściągnąć na chwilę maseczkę. Masakra, te maseczki są po prostu mega niewygodnie i muszę mówić dwa razy głośniej, żebyście mnie słyszeli. Kacper, słuchajcie, się mega kupił sobie dużo zestawów takich sportowych, kupił dwie pary butów sportowe i klapki. Także idziemy jeszcze na chwilę do Sejzera zobaczyć krótkie spodenki, tak? Tak. W Sizerze nic już nie było, weszliśmy, przejrzeliśmy, no i wróciliśmy na parking. Kacper stwierdził, że to co kupił w Nike mu wystarczy, a jak gdzieś kiedyś przydarzy się okazja na te sportowe spodenki, to po prostu kupimy. Chodzimy już do auta. Pogoda się w ogóle fajnie rozpogodziła, wyszło słoneczko, także fajnie, aż mnie mega słoneczko razi. Zadowolony z zakupów, czy nie bardzo? Myślę, że tak. Podobają mi się. Myślałem, że wydamy więcej, wydaliśmy mniej, także jeszcze lepiej. Wracamy. Rabat, jeszcze lepiej. Jesteśmy już w garażu. Też fajnie. Wracamy do pracy. Jadę teraz w windzie, Kacper poszedł jednak do biura. Poszedł się przejść spacerkiem z pod garażu, bo mam bardzo blisko biuro. Także ja wracam do domu. Mam troszkę jeszcze rzeczy do zrobienia, do opracowania. No, a on poszedł pracować do biura, także rozdzieliliśmy się. I jeszcze zanim wezmę się za pracę, chciałam wam pokazać, co Kacper sobie wybrał, co sobie kupił. Pierwsza rzecz to buty. Je już widzieliście na przebitkach w sklepie, jak Kacper je wybierał, przymierzał. Pan doradził, że mają bardzo fajną amortyzację i że do biegania będą super, także tak się prezentują. Może gdzieś tu jeszcze mam oznaczenie. O, tutaj jest oznaczenie, także możecie sobie zobaczyć, który to jest dokładnie model. Następnie wziął też klapki, takie. Z Nike zwykłe czarne, na basen, czy tam na siłownię, jak będzie chodził. No i tu jeszcze troszkę ubrań. Trochę tego nabrał. Pierwsze spodenki takie kąpielowe, białe, fioletowo, z fioletowymi i takimi morskimi wstawkami. No i takie właśnie typowe na basen. Wziął sobie jeszcze taką kurtkę na chłodniejsze dni, do biegania właśnie, zobaczcie. Coś takiego. Bardzo ładna i kosztowała 99 zł. Była przeceniona dość sporo, także tak to wygląda. Też mi się spodobała, więc sobie ją wziął. Taki jeszcze zwykły t-shirt niebieski, 58 zł. Taka, wiecie, zwykła koszulka na siłownię właśnie, czy tam do biegania. Tutaj już nieco inna, z jakimiś tam takimi systemami stricte do biegania, odparowującymi wodę, coś tam Nike Running, też taka, też chyba regular fit i ta była droższa, nie ma tutaj ceny, nie widzę gdzie jest metka, ale ta była już trochę droższa, chyba kosztowała coś koło stówy. Zobaczył jeszcze taką koszulkę, która mu się mega, mega spodobała i stwierdził, że po prostu musi ją mieć, coś takiego. Tłumaczył mi, że to jest jakiś tam PSG czy coś takiego. Mam nadzieję, że czegoś nie pomyliłam. Ja się nie znam na takich tematach, jakieś tam piłki nożnej, nie wiadomo czego, więc ja tutaj nie powiem, ale powiedział, że jest mega okazja, że z 349 zł była na 245 i potem 122 i właśnie za tyle ją kupił i mówi, że się w niej zakochał, no i że musi ją wziąć i będzie w niej chodził na co dzień, a nie na treningi, nie na siłownię, tylko na co dzień do jeansów. I jeszcze znaleźliśmy takie cieniuteńkie, zwykłe spodenki sportowe, też w Nike'u. Zobaczcie, takie zwykłe. I one w ogóle były w jakiejś super promocyjnej cenie. Zaraz może znajdę metkę. 38 zł kosztowały, także mega spoko. Stwierdził, że mu się przydadzą, więc wziął jeszcze takie spodeneczki.
No i to tyle z tych jego zakupów. Tutaj ta kupeczka z ciuszkami, a tutaj te dwie pary butów. Popracowałam, zrobiłam fotkę, dlatego mam pomalowane usta, bo musiałam się do foty pomalować. Porobiłam na komputerze to, co miałam porobić i teraz idąc sobie do łazienki, przywaliłam nogą w rant, tak, że odszedł mi normalnie paznokieć razem z hybrydą. Mam pod spodem krew. Nie wiem, jak bardzo sytuacja jest zła, ale i tak teraz zbieramy się na chwilę do moich rodziców, ponieważ idziemy zamontować bagażnik na rowery, bo na weekend jedziemy na takie dwa dni pojeździć na rowerze po takich, wiecie, fajniejszych terenach, gdzieś tam w okolicy gór, gdzieś tam się wybierzemy w takie rejony. Dlatego chcemy zamontować bagażnik. Bagażnik jest w garażu moich rodziców, więc musimy pojechać i mam nadzieję, że przy okazji gdzieś złapę moją mamę, żeby spojrzała mi na tego paznokcia i ewentualnie coś tam podpiłowała, coś tam zrobiła, bo no wygląda to nieciekawie trochę, a samemu przy stopach, wiecie, trochę ciężko sobie podziałać. Ja w domu nawet nie mam żadnych cążek, żadnych, wiecie, tam odpowiednich narzędzi do tego typu spraw, także jadę do mamy po pomoc. I Kacper do rodziców jedzie razem ze mną, bo będzie zakładał z tatą ten bagażnik. Umówiliśmy się na parkingu. Zobaczymy, czy już jest pod samochodem. I słuchajcie, jest nawet już w samochodzie. Właśnie mówiłam, że jestem ciekawa, czy już jesteś w samochodzie. Klaudusiu, no ja zawsze czekam na ciebie. Tak ci bardzo źle? Nie. Czy zawsze musisz na mnie czekać? Co ty? Lubisz czekać, tak? Świetnie się bawię. Super. Mogę pomyśleć o tobie wtedy. Super. Właśnie wyszłam do samochodu i zastanawiam się, czy zamknęłam mieszkanie. Bo mam tak, że jak w ciągu jednego dnia wychodzę wiele razy i wiele razy zamykam drzwi, to po prostu później wychodząc, nie wiem sama, czy to zrobiłam, czy nie, więc wyjechaliśmy, ale jednak wracamy, żeby poszła sprawdzić, bo po prostu nie jestem pewna. W 99,9% sytuacji są te drzwi zamknięte, ale raz mi się zdarzyło nie zamknąć drzwi. Kacer przyszedł i było otwarte. Ale ty też powiedziałeś, że kiedyś ty przyszłaś i były otwarte. Tak. A teraz jeszcze sobie pomyśl, a nie, w sumie to nie, to tak nie mogło być, bo chciałem ci powiedzieć, żebyś sobie pomyślała, ile razy musiałaś się nie zorientować. Nie, no nigdy. No, ale w sumie, no, ale dwa razy było tak, że Klaudia nie zamknęła drzwi. No, także lecę sprawdzić szybko. I wiecie co, jak idę, mam zabudowane stopy, w zabudowanych butach to czuję, chodząc, że ten palec z zerwanym paznokciem mnie na maksa boli. No słuchajcie, obstawiajcie, czy zamknęłam, czy nie zamknęłam drzwi. Wypiszcie w komentarzach teraz na dole pod filmem, a zaraz chwila prawdy, przekonamy się. Chwila prawdy. Zamknięte. Ale lepiej się upewnić. No i co, zgadnij. No były zamknięte. No. Były zamknięte i w ogóle chcieliśmy wam się z Kacprem pochwalić, bo jeszcze nie zdradzaliśmy, ale w tamtym tygodniu zarezerwowaliśmy sobie wakacje. Pierwsze wakacje za granicą od ostatnich 3 lat. I pierwsze takie, że jedziemy na nie sami. A no tak, historii. Tak, no tak. Bo znaczy, jeździmy bardzo często gdzieś w Polskę na weekendy, a w sumie za granicą, no to byliśmy z twoimi rodzicami na Cyprze. I teraz to były nasze jedyne w sumie wakacje razem za granicą. Tak. Bo jeszcze byliśmy w Jarosławcu. No, ale i to przez 6 lat byliśmy tylko 2 razy na wakacje. I raz za granicą. Coś jest z nami nie tak. Dlatego. A, zapinam się. Zarabiamy za mało. Może. Może to to. Może to to. Albo za dużo wydajemy. Albo za dużo wydajemy. Dobra, zamknięte drzwi. Można ujechać spokojnie do mamy. Ja jadę na ratunek z paznokciem, a Kacper jedzie montować bagażnik. I możliwe, że będzie pomagał mamie w pewnych tematach na kompie komputerowych, informatycznych. Mama je gorzej ogarnia, Kacper je lepiej ogarnia, także musimy czasami trochę pomagać w takich kwestiach. Ale nie mamy z tym problemu, prawda? Tak, nie mamy z tym problemu. Pomagamy, jak się na czymś znamy, także. I słuchajcie, nie pokazuję wam tej stopy, bo może was obrzydzić, ale mama zrobiła mega szybką akcję. Już nie mam tego paznokcia, który odpadł, a jutro idę na pedikir i mam nadzieję, że dziewczyny mi go uratują. Co sądzisz? Uratują? Ale co, nadleją mi, czy po prostu będę miała bez koloru? Co? Może nadleją. Uda się? Dobra. A Waruś, czemu ty mi nie pomagasz? No. Zobaczcie, Bary wszedł sobie na łóżko pierwsze co, a Wika mówi, że on tu nie może leżeć. Ale jakoś chyba specjalnie się z mnie przejął, zwrócił się do ciebie tyłkiem, Wiktoria. Chce się głaskać, tak? Możesz tu leżeć, a co? Co ci szkodzi, nie? Ja w ogóle się dziwię, bo Bary tu ma bardzo wysoko, bo widzę, że ja mam dość wysokie łóżko. Zobaczcie, no może tego nie widać na filmie, ale naprawdę jest wysokie.
A on sobie bez problemu wskakuje. Zadowolony. Lordzik się tutaj relaksuje. I w ogóle tak sobie teraz, słuchajcie, myślę, że połączyłam się z Wiką w bólu. Bo Wika też miała taką sytuację, że schodzi i teraz paznokieć, odrasta jej już nowy. Też tam sobie uszkodziła go i u mnie ta sama sytuacja. I śmiejemy się, że ten, że mama tak chciała Wikę, wiecie, postraszyć, tak zażartować. Może bardziej im powiedziała Wice, że to jej nie odrośnie. Więc teraz się śmieje, że nie wiadomo, czy mi też odrośnie. A mama powiedziała, że u mnie jest mniejsza szkoda. Więc mam mimo, szczęście. Że odrośnie. Mam szczęście, nie? No. Zobaczcie, zostałam jeszcze ugoszczona kolacyjką, jajko sadzone, ziemniaczki, mięsko w sosie i mizeria. Dawno bardzo nie jadłam mizerii. I wracamy już do mieszkania, do nas. Jadę w ogóle z tyłu, pewnie się zdziwicie dlaczego. Zawsze się śmiejemy, że to jest takie jeżdżenie jak z Uberem na miejscu z tyłu pasażera. Dlatego, że Kacper na moim miejscu z przodu ma rozwalone jakieś rzeczy i po prostu padał też, jak wsiadaliśmy do auta i na szybko prosił, żebym weszła do tyłu, także jadę dzisiaj z tyłu. I dostałam od mamy w ogóle prowiant, oprócz kolacji, którą dostałam na miejscu. Dostałam jeszcze reklamówkę jak z bazarku owoców. I zobaczcie, co ja tutaj mam w łazience. Przed wyjściem naszykowałam sobie pranie, które będę chciała powstawiać, które chciałam powstawiać, ale stał się wypadek z palcem, no i wszystko zostawiłam, pojechałam do rodziców. Także teraz muszę to ogarnąć i w ogóle zobaczcie, jestem już w szlafroku. Po przyjściu wzięłam sobie gorącą kąpiel, porządnie wypilingowałam całe ciało peelingiem solnym, ponieważ jutro rano po pedikirze mam jeszcze opalanie natryskowe, będę ładnie, pięknie opalona, postaram się oczywiście wziąć ze sobą aparat i pokazać Wam co nieco. No a teraz wstawię pranie, ogarnę trochę w mieszkaniu, żeby rano wstać i żeby było wszystko w kuchni ładnie, pięknie wysprzątane, nakładam nakładki na zęby, no i kładę się za słuchajcie, dzisiaj mam ostatni dzień wybielania, ostatnia noc nakładek. Kto nie wie o co chodzi, to nagrałam osobnego vloga o moim wybielaniu zębów. Nakładki założone, ściągam okulary, na twarzy już kremik, po tonizowaniu lecę spać. Już ogarnięta, po śniadanku ubrana, gotowa na opalanie, na pedikir, także włączyłam sobie teraz rumbę, tak jak zawsze przed wyjściem i wychodzę. Jestem już, słuchajcie, w salonie na pedikirze, mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo mam maseczkę na buzi. Właśnie robimy pedikir, siedzę sobie wygodnie i wybrałam dzisiaj biały kolor na stopy, także jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Teraz miałam beżowe, ale takiego białego, czystego dawno nie miałam, także mam nadzieję, że wyjdzie spoko, ale pewnie tak siedzę, relaksuję się, no a później robimy opalanie. Gotowe, zaraz pokażę Wam, jak wyszły. Wyszły super, bardzo ładnie. A teraz jeszcze jestem już w namiocie do opalania i będziemy się opalać. Ja jestem akurat w swojej bieliźnie, ubrałam sobie czarną bieliznę. Można przyjść właśnie w czarnej bieliźnie albo dostaje się jednorazową w salonie. Jak ktoś woli, jaką jest bardziej komfortowa, także zaczynamy. I zobaczcie, jestem opalona, pokażę Wam kawałek tyłka, tutaj miałam majtki. Naprawdę różnica jest przeogromna, mega. To jest świetna sprawa i dodatkowo mega zdrowa, bo to nie jest takie opalanie jak na słońcu, tylko to po prostu jest barwnik, także nie mamy co się martwić o starzenie skóry. Jestem już pod blokiem i słuchajcie, zobaczcie, jakbym wróciła z dwutygodniowych wakacji w jakimś gorącym kraju. To jest na maksa wygoda. I teraz przez 8 godzin mam ten barwnik na sobie. Po 8 godzinach go zmywam. Będzie ciut jaśniejsze opalenie znano, ale nie będę taka blada, jak jestem zawsze. Fajnie? Ekstra, jesteś przepiękna jak zawsze. Jestem czekoladka teraz. Tak. Album cię schrupał, taka czekoladka. Nie no, nie mogę, na diecie jestem. No właśnie, Kacper nie jest słodyczy. Zawsze jak włączam rumbę, to daję na górę fotele i tak dalej, żeby porządnie wyodkurzała podłogę i spoko. Jest czysto, więc zrobiła to dokładnie. Wiecie co, nie mogę się napatrzeć na tą moją opaleniznę.
pięknie to wygląda. Wiadomo, ciut będzie jaśniejsza, jak zmyję barwnik, ale no super to wygląda. W ogóle wróciłam właśnie z siłowni, byłam po tym, jak byłam w domu, pokazywałam wam porządek, pobiegłam na siłownię, wróciłam teraz, lecę, pierwsze co pod prysznic, bo już czuję, że po prostu potrzebuję tego. Mija 8 godzina, odkąd mam ten barwnik, także zaraz wszystko zmyję, a z wami się już żegnam. Dzięki bardzo za oglądanie. Znowu dajcie mi znać, czy ten vlog wam się podobał, bo staram się, żeby te vlogi były jeszcze fajniej zmontowane, jeszcze lepiej nagrane i tak dalej. Także każdy feedback pod filmem czytam, komentarze i staram się poprawić to, co wam się nie podoba. No i oczywiście przyjmuję mile wszystkie pochwały, że jest fajniej, jest lepiej, jest ciekawiej. Także dzięki za oglądanie. Buziaki, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!